bukiet kwiatów dla pani, pani Henryko. Nie powinnam chyba przejmować, z jakiej racji? Przeczytam pani, co ludzie pisali w internecie o pani. Od tej pani bije sama dobroć, szczerość, ma wielkie serce. Życzę pani dużo zdrówka i wytrwałości. Dziękuję bardzo. Jest zebrane na razie ponad 50 tysięcy złotych. Ludzie cały czas wyrażają swoje wsparcie. Dokładnie 3 dni temu na Grochowskim Wiatraku w Warszawie miałem sposobność przeprowadzić rozmowę z emerytowaną nauczycielką, której historia wstrząsnęła całą Polską. Rozmowa ta rozpoczęła się niezwykle błaho. Materiał, który realizowaliśmy, miał pokazać, co seniorzy myślą na temat popularnej wśród młodzieży kanapki z McDonalda. Szybko jednak ta żartobliwa rozmowa nabrała dojmującego charakteru, bowiem ukazała trudy życia 83-letniej pani Heni, bo tak też ma na imię ta dzielna kobieta, która poświęcając się w pełni opiece nad swoim ciężko chorym synem na boreliozę, nie może pozwolić sobie nawet na kanapkę za 25 zł. Bo to jest pyszne, ale tak jak mówię, mnie na przykład nie stać jest na taką, więc ja się... Nie stać panią? Nie, nie, bo ja mam nauczycielską, proszę pana, emeryturę, która wynosi 2200. To jest bardzo mało, 2200. I chorego, ciężko chorego syna na boliorozę, czy po poliorozę, bo jest niedoleczony, niewyleczony, a państwo nie leczy. Po publikacji rozmowy z panią Henią ruszyła prawdziwa lawina empatycznych komentarzy i reakcji z państwa strony. To wy, drodzy internauci, w tysiącach komentarzy prosiliście, by Goniec.pl odnalazł panią z filmu i jej pomógł. To dzięki wam w sprawę zaangażowali się m.in. poseł elekt Łukasz Litewka i Doda. Obecnie dla pani Heni i jej syna zebrano ponad 50 tysięcy złotych, a chęć pomocy nie ustaje. Wasze serca są ogromne. To również na waszą prośbę odnaleźliśmy panią Henię i dziś redakcja Gońca zapuka do jej drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry pani Henryko. Bardzo miło mi panią widzieć ponownie i w zupełnie bardzo innych wzruszone, okolicznościach. Bardzo jestem wzruszona, proszę pani. Jestem po prostu... Nie dociera to jeszcze do mnie. Poza tym spotkaniem z panem wczoraj obdarzył mnie pan taką euforią, taką nadzieją, że nie bardzo wierzy w to wszystko. Pani Henryko, ja tak naprawdę tylko poczęstowałem panią kanapką. To pani historia wywołała wzruszenie w ludziach z całej Polski. Ale to z jakiej tysiące komentarzy. Lat mnie nic nigdy nie spotkało dobrego. Od początku życia. Zawsze miałam... Nie tak. Zawsze było nie tak. No ale to już... Właśnie ta dobroć, szlachetność i skromność ujęła tutaj wszystkich to Polaków. Wszystko po mojej mamie. Wszystko po pani mamie? To po mojej mamie. My chcemy pani... Miała gehennę w domu też. Za chwilę o tym porozmawiamy. Pani Henryko, my chcemy pani złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję. Od redakcji Gońca. Życzyć pani tej wytrwałości, tej niezłomności. Dziękuję. Żeby pani się nie zmieniała. 100 lat i jeszcze więcej. Bukiet kwiatów dla pani, pani Henryko. Powinnam chyba przejmować, z jakiej racji? Pani Henryko, no to jak, jest, no... No dobrze, to jest... Pani... Kwiaty zawsze dla kobiety, można, proszę. Tak, ale... Proszę, proszę. Wie pan, musimy do jakiejś wody wstawić może. Bardzo proszę, tu miejsce może... Tak, o, to może tu usiądziemy tak, i pani coś nam... Można na chwilę położyć? Tak, tak, proszę. Wtedy... To nie powiedziałam, że pasierbica mojego, nie pasierbica, tylko konkubina mojego syna. Proszę sobie syna. Usiąść, pani. Czasami go zawiezie do lekarza, jak jest potrzeba. To ona się deklaruje, ona swój czas też poświęca. Ale też tak jak mówię, na zasadzie, tak żeby na stałe ktoś był, to nie ma nikogo. Tak jak mówiłam, córka przyjdzie, pani Ania, ta jego partnerka. Jak trzeba, to musi się też z pracy zwolnić i go zawieźć. I ja tego wczoraj nie powiedziałam i ona się czuje urażona. Ale to było spontaniczne spotkanie z panem. Ja nic sobie nie planowałam, nie wymyślałam, więc
wyszło jak wyszło. Chciałabym ją tym właśnie przeprosić, może to gdzieś tam się jeszcze da naprawić, żeby ona się nie czuła pokrzywdzona przeze mnie. Pani Henryko, ja muszę pani też coś przeczytać, bo ja też przyznam pani szczerze, że nie spodziewałem się, że po rozmowie z panią, no, że pani historia tak po prostu wzruszy tyle ludzkich sumień. Ja też przeczytam pani, co ludzie pisali w internecie o pani, żeby też pani zdawała sobie sprawę, jakim echem się to odbiło w internecie. Wspaniała kobieta, pomimo tylu problemów i zmartwień, czuć od niej życzliwość. Taka osoba, która przyciąga do siebie i jeszcze przytuli jak potrzeba. Inna osoba, wspaniała kobieta, mimo wielu problemów i zmartwień, taka pozytywna. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego dla tej pani. Od tej pani bije sama dobroć, szczerość, ma wielkie serce. Życzę pani dużo zdrówka i wytrwałości. Dziękuję bardzo. Pani Henryko, no... To tak jest, że dzisiaj szlachetność bardzo często nie jest w cenie, ale ludzie też potrafią docenić szczerych, uczciwych, pracowitych ludzi. To bardzo dużo, wie pani, bardzo dużo, dlatego że ja mam bardzo jedną wadę, taką bardzo dużą wadę. Jak gdzieś się dzieje coś niedobrego, to ja się wcinam. Jak to mój mąż mówił nieżyjący, że ja kiedyś oberwę. Ale ja nie jestem w stanie patrzeć, jak się jakieś plugastwo na moich oczach odbywa, żeby nie zareagować. I zawsze tak było, że w tramwaju, czy w autobusie, czy w pociągu zaczęła się ta sztuka moja, jeszcze w szkole jak była, ale nie o to chodzi. To ja wtedy odbieram i reaguję. Na przykład dwóch pijanych facetów się bije w autobusie, wszyscy czytają, czy tego, więc uważam, że gdyby byli mężczyźni, brzydko się odezwałam wtedy na tych panów, powiedziałam, co tu się dzieje, co tu nie ma mężczyzn, żeby jeden z jednej strony wziął go, pociągnął drugi drugiego i byłby spokój, a nie wszyscy się stresują, ale nie ma bohatera, bo wszyscy coś czytają, wszyscy coś oglądają, prawda, a tam się toczy dalej. Jak pamiętam, proszę pana, taka dygresja, przepraszam, że może nie na temat. Jak przed laty zabili policjanta na Śródmieściu, zadźgali, to ludzie byli winni, proszę pana, bo jak jedna czy dwie osoby by krzyknęła policja, to oni by się może zatrzymali na jednym geście, prawda? A tak to do oporu, ile się dało. To przepraszam, że tak. Czyli pani zawsze reaguje, pani po prostu nie pozostaje obojętna. Nie umiem. Bo tutaj też różne głosy nas dochodziły. Między innymi też się odezwała kobieta, która mówiła, że jak jej ciocia była chora, to pani była jedną z pierwszych osób, która udzieliła jej pomocy, robiła też zakupy, więc... Nie pamiętam. Może pani reaguje, tak, zawsze? Tak, ja muszę, mam... nieraz syn mówi, zostaw to nie twoja sprawa. To już jest za bardzo głęboko we mnie. Bardzo głęboko. Ja miałam dzieciństwo nieciekawe. Już nie będziemy do tego wracać. I moja mama, która bardzo dużo cierpiała i w ogóle nie okazywała tego, to ja dopiero w wieku 17 lat się zorientowałam, że jest coś nie tak. I to mnie tak zabolało, że jak się coś takiego właśnie widzę, bo jak nie widzę, to nie widzę, to muszę coś głupiego według innych powiedzieć. Ja sobie dostanę od kogoś tam wiązankę, ale w tej chwili to się na tyle zmądrzyłam, że reaguję, jak mam już wysiąść, żeby mi ktoś nie dołożył, bo zawsze mi grozili, że ktoś wyjmie nóż i mi dziabnie, więc ja tak czekam, mam wysiąść i to, co miałam zrobić, to mówię. No i tak mój żywot wygląda. Nie potrafię. Jestem za bardzo, jak to, nie wiem, za miękka, nie wiem. Tak. Nie sympatyczna. Nie wiem, może nie dla wszystkich. Nie wie pani. Pani Henryko, czy spodziewała się pani w środę, jak spróbowała tej kanapki, że się wydarzy to, co się wydarzyło? W życiu. Absolutnie, dlatego mówię, że nie wiem, przepraszam tą partnerkę mojego syna, że ja nie wróciłam do tego w jakiś inny sposób. Zostaw wujka, nie wolno. Dobrze, Bambit może. I proszę pana, i ja to do chwili obecnej nie jestem w stanie, a poza tym jestem bardzo znerwicowana. Bardzo ciężko przeżywam, jak już mi się nazbiera tak dużo, to potrafi do mnie karetka przyjechać, mimo tego, że biorę leki uspokajające, bo ja zaczynam cała, już organizm już się nie daje tak łatwo uspokoić, więc trzeba, i tak to wygląda. Pani Henryko, pani jest emerytowaną nauczycielką, tak, prawda? Jakiego przedmiotu pani nauczyła? Nauczanie początkowe.
Nauczanie początkowe. Mhm. 1,4. To było kiedyś, nie wiem jak teraz jest. Jak to się stało, że pani ma 2200 zł? No bo tak mam. Zaraz panu pokażę. Jeśli mogę. Tak, proszę, tutaj się nie krępować. To my jesteśmy gośćmi. Ja już wypokoiłam. Tu jest 300, potem była jakaś, no nie wiem co to było, to... Nie, to nie, to jest coś innego. To są moje karteczki. Zbieram, bo raz w roku mogę od nauczycielskiej z takiej służby wspomóc na leki i na czasy pod gruszą dostaję. Raz w roku. Pani Henryko. Przepraszam bardzo, bo... Jakby mi pani mogła powiedzieć, jak wyżyć za taką emeryturę w tym kraju? Bo to też poruszyło niejedno ludzkie serce, chyba, że pani po prostu mówiła, że pani nie może sobie pozwolić na kanapkę po prostu za 25 nie, no, złotych. Nie, no bo to dla mnie jest za dużo. Po prostu tak jak mówiłam, ja od śmierci męża, to już jest 30 parę lat, musiałam, mąż prowadził firmę, dzieci jeszcze kończyły, już zaczynały już staż tak w pracy, tak na początek, bo one miały chyba po 22 lata, już teraz nie będę mierzyć, to w takim razie musiałam pójść do pracy, fizycznej pracy. I udało mi się, zamknij go córeńko. Ja miałam cały tydzień pracy, od poniedziałku do soboty. Poniedziałek, wtorek dwa razy, środa, czwartek, piątek dwa razy, żeby sobie, nie wiem jakim cudem, żeby sobie nazbierać, bo jak dostawałam od męża pieniądze, to coś tam można było wymyślić, prawda? A jak już nie było tych pieniędzy, dzieci też nie miały jeszcze czym się pochwalić, no to trzeba było się wspierać. I dzięki temu teraz ja jakoś jeszcze żyję. Pani też mówiła, że musiała dorabiać jako sprzątaczka, tak? Tak, sprzątałam po ludziach. W niektórych dniach, wtorek i piątek, dwa miejsca miałam. Z miejsca na miejsce biegłam. No i to były takie prace, no sprzątające po prostu. Także ludzie mieli takie zaufanie do mnie, że nawet szli do pracy, klucze zostawiali i ja się tam tak, że tak powiem, rządziłam. A jakby pani mogła opowiedzieć coś o tej boreliozie? Jak to się stało, że pani... Proszę pana, dowiedziałam się raptem... Bo chyba, to tak, miał kleszcze, prawda? Tak. Ze 3 czy 4 lata temu, pierwszy raz jak poszedł, czy któryś kolejny, to kolejny neurolog mu powiedział, że on z tym chodzi 4 lata. Więc już to było bardzo, bardzo przedawnione. Zaczęły się wizyty po lekarzach, no i niestety wszystkie pieniądze, które miał, to trzeba było prywatnie oddać, prawda? Ale pomoc nie polegała na tym, że coś tam się poprawiło. Do dnia dzisiejszego nawet wiemy tylko, że borelioza niby jest podleczona, ale krętki one się nazywają, przechodzą do mózgu i on już ma te krętki w mózgu. I teraz nie wiadomo, co robić, jak robić. I on by teraz chciał pojechać na akupunkturę, bo ja jak mąż był w szpitalu umierający, to ja chodziłam i mnie pomogło. Więc myślę, ale nie mam pewności, nie znam się na tym, czy to jest przy takim stanie możliwe do... Ja już nie mówię o cudzie, że coś się... Żeby mógł być sprawny wokoło siebie, prawda? Bo tak to trzeba wszystko zrobić, niestety. Jak wygląda opieka nad pani synem? No, wygląda rano, też pani dzień taki? Taki dzień to po prostu rano się wstaje, robi mu się śniadanie. Ja nie wiem co to jest, ale to też jest nie w porządku według mnie, bo on non stop je, non stop ma pragnienie jedzenia. Więc córka z nim była na specjalistycznych badaniach i okazało się, że żołądek jest w porządku, czyli to wszystko już się bierze najprawdopodobniej z mózgu. Takie, znaczy zapotrzebowanie. A na ile pani syn jest samodzielny? Zrobię mu śniadanie, nakarmię go, trzeba go przebrać, może mu pieluszkę zmienić, bo to różnie bywa. Jeszcze do toalety jeszcze sam pójdzie, natomiast już bielizny nie jest, nie ma sprawności, nie chwyci, znaczy nie ma...
z telefonem ma problemy, no, uchwyceniem czegoś, widelca nie weźmie do ręki, łyżki nie weźmie do ręki, bo on nie miał siły już. Jak był teraz na tej wizycie u tego, jak on się tam nazywa, za akupunkturę robi, to po prostu robił mu jakieś tam sprawdziane, to powiedział, że on ma 25% życia tylko w sobie. I to tak wygląda, szukają, wiesz, teraz jest po 4 miesiącach leczenia ziołami. Też nic się nie dzieje. Wszystko jest tak jakby rzucone w błoto. Przepraszam za moje określenie, ale tak to można odbierać. To nie ma, do końca nie ma rozeznania. Ja byłam w szpitalu w zeszłym roku, bo mam niedomykalność zastawki. To ta partnerka jego zaprowadziła do szpitala i on tam był tydzień tak jak ja, czy tam troszkę krócej, ale nic też mu nie pomogli, bo ona mówiła, że, a wierzę w to, co ona mówi, że on taki sztywny wyszedł stamtąd, więc jakie leki brał, co brał, to nie wiem. A poza tym jest taka sprawa, że on bardziej rozmawia z partnerką niż ze mną, bo ja mam jakieś takie inne spojrzenie na pewne rzeczy, ja mówię zawsze, że czas do specjalisty i on w lekarzy nie wierzy i to jest, kółko się zamyka. Potem musi być koło 12 czy koło 1, drugie danie, jakiś posiłek, to są przeważnie takie, na przykład wieży w jajka, bo podobno są zdrowe, więc rano mu robię jajecznicę albo wątróbkę, potem to drugie, potem jest obiad koło 4, potem kolacja koło 8, bo jak między zioła bierze, to między tymi musi być jakaś przerwa, więc trzeba to kontrolować i tak to wygląda. Pani Henryko, tak wygląda życie pani syna. A jak wygląda pani życie? No to tak, jak widzi pan. Pani życie wygląda tak, jak życie pani syna. Tak, tak. Jest podporządkowane. Tak. Ja dlatego musiałam wyjść ze szpitala. Bo nikt mi tu nie mógł... Ja nie mówię, że ktoś nie chciał, bo to nie o to chodzi, że ja mam pretensje, że nikt mi nie pomoże. Znaczy tak, jak mówię, córka i ta partnerka. Ale tak na co dzień nastawię, to ja muszę być sama. I on nie zostanie sam. Jak ja jadę do Warszawy, to on już jest zły. Muszę mu naszykować jakieś taki kiedyś tam. No właśnie, pani Henryka, jak pani jeździ na te zakupy? No bo to też kawał drogi stąd, przecież tak, na Rondowia Trafna. Tak, to jest taniej dla mnie. Tam są dwa punkty, tak jak mówiłam, gdzie ja mogę sobie kupić jakiś serek, czy masełku, czy jeszcze coś innego. No ale to czym pani jeździ? Komunikacją miejską, czy... Tak, autobusem. Ile pani jedzie minut? Padzie, koło 20 minut. To on się denerwuje, że mnie nie ma, więc ja tu muszę mu furę różnych rzeczy, ale on kiedyś zjadł, a teraz on już sam nie zje. Pani Henryko, w pani sprawę zaangażował się m.in. poseł elekt Łukasz Litawka. Dzwonił do pani. Tak, dzwonił do mnie, będzie w niedzielę. Odwiedzi panią. No jak się pani też na tę wizytę nastawia? No cóż, no będę tak mówiła, jak jest. No cóż ja mogę wymyślić. Ja tylko jestem ogromnie wdzięczna. Naprawdę jestem osobą wierzącą i wierzę, że to jakaś siła boska się nade mną zlitowała. I tym ludziom wszystkim życzę zdrowia. I jeszcze raz zdrowia, bo to wszystko, proszę pana, co się odbywa. Ja kiedyś mogłam zadzwonić, gdzieś porozmawiać. O czym będę rozmawiała przez telefon? Niech mi pan powie. A kto będzie chciał ze mną? Już moje koleżanki już nie dzwonią do mnie. Bo co ja powiem? Że siedzę przy tym czy przy tamtym, że nie odebrałam, bo musiałam nakarmić. To nie jest tak, że ja sobie mogę na coś pozwolić. I to nie jest złośliwość, tylko to jest fakt, prawda? Bo ja bym chciała jak najlepiej, a potem się okaże tak jak wczoraj, że ja nie wymieniłam partnerki mojego syna, że ona mi też jemu pomaga, też go zawozi. No głupio wyszło, dlatego chciałam ją przeprosić i powiedziałam, że spróbuję dzisiaj to wyprostować. Pani Henryko, wyszło myślę tak, jak nikt się tego nie spodziewał. Nie, ja się nie spodziewałam. No, w pani sprawę też zaangażowała się między innymi Doda, piosenkarka. Słyszałam, że jakiś koncert chciał. Tak, mówić. Znaczy Ale Boże mój, jest jak zbiór. Mogę tym wszystkim zorganizowana. Ludziom podziękować. Jest zebrane na razie ponad 50 tysięcy złotych. Ludzie cały czas wyrażają swoje wsparcie. Przecież to są ludzie, którzy coś ze swojego serca dają. Prawda? A jak ja im mogę podziękować? Owszem, powiedziałam, że może się tam uda na Facebooku, czy jak tam, nie mam takiego sprzętu, kogoś, żeby po prostu z moich ust wypłynął podziękowanie dla tych wszystkich,
dla tych, którzy nawet chociażby pomyśleli o mnie. No teraz może właśnie pani podziękować. No to właśnie wszystkim, naprawdę wszystkim. Z każdego telefonu słyszę pozytywne oceny na temat mojego zachowania, ale z mojego serca płynie naprawdę, proszę mi wierzyć, szczere podziękowanie dla was wszystkich, którzy cokolwiek robicie, żeby mi pomóc. Pani Henryko, i na koniec jeszcze też, czy warto jest być dobrym człowiekiem, tak sobie myślę? Wie pan, czy warto? Trudno powiedzieć. Nieraz się przekonałam, że ktoś mnie próbował opluć. Nie w cudzysłowie, że jak ja coś powiedziałam, ja młodej kobiecie w autobusie zwróciłam uwagę, to puściła na mnie taką wiązankę, że gdyby ludzie nie stali za mną, bo zaraz się ktoś tam odezwał, to ja bym się bardzo źle czuła. Ale stwierdziłam, że to, co ona mówi, nie ma dla tych ludzi żadnego znaczenia, więc się uspokoiłam. A dobroć, ja może jestem za bardzo, wie pan, rozbiegana, ale dla mnie dobry człowiek, mogę? Dobry człowiek to nie jest człowiek, który się ubiera w garnitur i idzie z wizytą. Bo ja wtedy myślę, jak ja się zachowam w gościnie, prawda? Trzeba się znaleźć, jak to się mówi. Ale jak się coś dzieje na mieście, w autobusie, w tramwaju, na ulicy i ktoś reaguje, to dopiero dla mnie jest człowiek. Czy on pomoże, czy on da radę, czy on nie pomoże, to jest inna sprawa. Ale z tego jego serca, z tej duszy wypłynie coś pozytywnego, prawda? Tak. Redakcja Gońca dorzuca się do zbiórki dla pani Heni i jej chorego syna. Cały zespół redakcyjny jest niezwykle wzruszony i uradowany tym, że dołożył swoją małą cegiełkę do nagłośnienia tej dojmującej historii, która pokazała, jak wielkie serca mają Polacy.